Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Biblioteki Przyredutowej w poniedziałek, w słoneczny, piękny dzień. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego nagrania, które można powiedzieć jest skierowane do nieco starszych dzieci, ponieważ książka, którą wybrałam dla Was z wydawnictwa BIS, jest książką, która w bibliotece znajduje się w trzecim poziomie. Czyli to już są takie dla tych młodszych nastolatków książki. Więc zachęcamy do tego, żebyście i wy skorzystali z naszej oferty i posłuchali sobie fragmentu książki Marcina Pałasza pod tytułem Straszyć nie jest łatwo. Dłużej już nie wytrzymam, jęczała Dusia, siedząc na brzegu studni. Mam dość, chcę usiąść na dachu pod moim kominem i spokojnie się opalać. I robić na drutach, albo szydełkować. Zjawomirze, zrób coś. Księżyc po raz kolejny stał w pełni i na przekór jej lamentowi świecił wesoło. Od czasu do czasu przesłaniając się małymi, puszystymi obłoczkami. Dziadek zgrzytnął zębami i zapatrzył się na stary dwór, który w tej chwili, pomimo że oświetlony jedynie blaskiem księżyca i gwiazd, przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy. Szyb w oknach już nie było, przy ścianach stały rusztowania, wokół budynku widniały wielkie kupy piachu, kamieni i jakichś worków, wypełnionych dziwnymi substancjami. Wszędzie leżały deski i niepojęte dla nich narzędzia. A wszystko zaczęło się dosłownie w kilka dni po ich ostatniej pamiętnej rozmowie na dachu, podczas ubiegłej pełni. Ledwo co zdążyli się zaciekawić, kto też mógł odwiedzić stary dwór, opuszczony od prawie dwóch wieków i zagubiony w środku wielkiego, starego lasu. A tu nagle coś zaczęło się dziać, w dodatku w jakim tempie. Tęskniliśmy za ludźmi, mruknął Szurek zgryźliwie, latając nad studnią i okrążając małego, który siedział na osłaniającym ją okrągłym, umszałym daszku. No to teraz mamy ludzi, w nadmiarze, tyle tylko, że jakichś dziwnych. Nie chcą zostawać na noc, bąknął mały z wyraźnym żalem. Nawet postraszyć ich nie można i w ogóle są cały czas zajęci. Zajęci? Zajęczała Dusia. To ma być zajęcie? Oni rujnują nasz dom. Mój Boże, co oni zrobili z dachem? Przecież jeden z kominów wpadł przez sufit na nasz strych. Gdybym była człowiekiem, umarłabym na serce. Faktycznie, dach jest chwilowo nieużyteczny, zgodził się dziadek, starając się spokojnym tonem ułagodzić nieco Dusię. Myślę jednak, że to nie potrwa zbyt długo. Oczywiście, że nie potrwa, warknęła Dusia. W takim tempie zrównają to miejsce z ziemią do następnej pełni, a my siedzimy tu z założonymi rękami i niczego nie robimy. A co możemy zrobić? Spytał Szurek posępnie. Jest tak, jak mówi mały. Nie śpią tu, tylko przyjeżdżają co rano tą dziwną, wielką karocą bez koni. W dodatku ona dymi, warczy i śmierdzi, fuknął z niesmakiem. Ja nie rozumiem, jak takie coś jeździ. Mam podejrzenia, że oni trzymają te konie w środku, pod klapą. Tak męczyć zwierzęta, przecież to bestialstwo. To się nazywa samochód, wyjaśnił dziadek machinalnie. Jako jedyny z nich dość regularnie czytał gazety przynoszone mu przez Rudolfa, dzięki czemu wiedział nieco więcej o tym, co aktualnie dzieje się na świecie. A konkretnie ciężarówka. Służy do przewożenia różnych rzeczy i jeździ bez koni. Szurek słysząc to prychnął tylko, a po namyśle dodatkowo popukał się w głowę, okazując w tym momencie kompletny brak szacunku dla dziadka
i rozbawienie dla jego wiary w tak absurdalne informacje. Karoca bez koni, kto to słyszał? Gdyby tak ich postraszyć, rozmarzył się mały, który jeszcze nigdy w całym swoim życiu nie miał nawet najmniejszej okazji do prawdziwego straszenia ludzi. Całą sprawę znał wyłącznie z teorii oraz z opowieści Dusi i dziadka. Niekiedy dla zabawy straszył Łakusia, ale co to było za straszenie, skoro Łakuś sam był wilkołakiem? W dodatku jutro ma być burza, burknął markotnie Szurek. Łakuś tak mówi, a on zawsze ma rację, gdy chodzi o pogodę. Nie lubię burzy. Czemu? Zdziwił się szczerze mały. Przecież jest tak fajnie. Im więcej chmur, tym ciemniej w ciągu dnia, a wtedy nawet spać się nie chce. Dusia nagle harknęła krótko, wlepiając wytrzeszczone oczy w małego i Szurka. Zakrztusiła się, zamachała rękami, straciła równowagę i z krótkim okrzykiem znowu wpadła do studni. Mam nadzieję, że ten fragment, który dla Was przygotowałam, Wam się spodobał. Książka jest dostępna w naszej bibliotece, zachęcamy do jej wypożyczania. Na początku się pomyliłam i książka nie jest z wydawnictwa BIS, tylko z wydawnictwa Nasza Księgarnia, za co serdecznie przepraszam. I na koniec chciałabym Wam życzyć udanej, przyjemnej końcówki wakacji. Nieubłaganie zbliża się 1 września. Bliżej 1 września, w któryś z kolejnych filmików, będzie informacja na temat zmian od września. Przypomnę Wam tam o godzinach, bo już nie będziemy pracować w trybie wakacyjnym. Powiem też może, co tutaj u nas się dzieje. Będę na pewno miała jakoś więcej informacji właśnie na temat też tu wypożyczania, czy coś się zmieni, czy się nie zmieni. Śledźcie naszego Facebooka, wchodźcie na stronę Biblioteki Wolskiej, naszą główną stronę bpwola.waw.pl. No i widzimy się również tutaj na YouTubie. Także życzę Wam jeszcze raz udanego tego całego tygodnia i widzimy się w czwartek, już najbliższy czwartek, jak zawsze po południu. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć, pa, pa!